Hospicjum Dar Serca opiekuje się osobami chorymi na nowotwory, jednak w swojej działalności nie ogranicza się tylko do sfery medycznej. Jedną z form terapii dla osób chorych na nowotwór jest wspólna działalność artystyczna. W jej ramach Hospicjum Dar Serca przygotowało już przedstawienie, które w wymowny sposób mówiło o ciężkich chwilach walki z chorobą, ale także o nadziei. Teraz po raz kolejny zobaczyć będzie można efekt pracy podopiecznych Hospicjum Dar Serca. Serdecznie zapraszam na piątą edycję spektaklu Rakotwórczość Reaktywacja. Będzie to zwiększone. Skład, wprowadzimy nowe elementy, nowe wątki na przestrzeni lat, bodajże od 2014 roku. Tak jak powiedziałam, będzie to piąte wystawienie tej sztuki. Będą nowi podopieczni, którzy opowiedzą swoje historie i co ważne, tutaj. Wszystkich um, uczulam. Nie będzie to smutny spektakl, będzie to spektakl pełen nadziei, na pewno utkani, utkany z lęków, ale też przepełniony właśnie nadzieją. Będą, y, będą tam wątki, które powinny ludziom uświadomić, jak ważne jest zdrowie, żebyśmy je doceniali, ale też w obliczu choroby, jak ważna jest siła rakowalecznych, którzy zwyciężyli. I oni właśnie będą na scenie 30 września w teatrze, tutaj właśnie Mickiewicza w Częstochowie o godzinie 17. I co istotne, wstęp. Jest wolny, także serdecznie zapraszamy, żeby czerpać od nich tę siłę, wiarę, nadzieję na każdy dzień, tak naprawdę. Pierwsza część będzie bardzo zabawna, paradoksalnie. Będziemy obśmiewać raka, patrzeć na niego z dystansem. Dziewczyny będą opowiadały ze swojej perspektywy o tym, a druga część będzie bardziej refleksyjna. I tutaj mogą przydać się chusteczki, ale właśnie zdarzenie takich dwóch skrajnych emocji powoduje to, że ludzie się otwierają też na siebie. To jest taka teatroterapia dla nich, oczyszczająca forma terapii scenicznej. I myślę, że widzowie też wiele z tego wyniosą. Zapraszamy nie tylko rodziny, bliskich, znajomych chorych, dlatego że spektakl ma również wymiar absolutnie profilaktyczny. Finalnie zaistnieje utwór skomponowany przez męża jednej z podopiecznej, Agnieszki Cpałki. Będą to słowa dotyczące bezpośrednio hospicjum Dar Serca w Częstochowie. Taki hymn radości nawet bym powiedziała, absolutnie nieżałowny. Także ja tutaj uprzedzam, będzie to spektakl pełen radości. Może tytuł na to nie wskazuje, ale rakotwórczość mówi nam o tym, że będzie dużo otwórczości, która uaktywniła się w obliczu choroby u tych wszystkich podopiecznych. Ale jeszcze a propos muzyki, to będzie też dużo piosenek w wykonaniu Ewy Walcza, która wygrywa piosenki kultury kresowej. To też jest istotne. Dziewczyny malują, dekupażują na terapiach zajęciowych, ćwiczą jogę i o tym wszystkim też będziemy mówić.